Cześć. Temat tego edukastu to sprawa Polska przed konferencją w Teheranie. Na tych zajęciach opowiem Wam o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej przed konferencją w Teheranie. Zastanowimy się, jak mocarstwa zachodnie były nastawione do prowadzonej polityki międzynarodowej rządu RP, a także co zmieniło się w postanowieniach Stalina dotyczących Polski. W drugiej części opowiem Wam o tworzeniu nowej armii na wschodzie oraz o sytuacji rządu polskiego na emigracji. Zapraszam. Zerwanie stosunków dyplomatycznych ZSRR z Polską z 25 na 26 kwietnia 1943 roku przyczyniło się do tego, że o losach polskich miała decydować tak zwana Wielka Trójka: Stalin, Roosevelt i Churchill. Wielka Brytania, podobnie jak Stany Zjednoczone, pozostawały raczej mediatorami w konflikcie polsko-radzieckim. Była to o tyle dziwna sytuacja, ponieważ alianci zachodni już w kwietniu wyparli oddziały niemiecko-włoskie z Afryki Północnej, w lipcu została opanowana Sycylia, a we wrześniu rozpoczęto zajmowanie Półwyspu Apenińskiego. Do mocarstw zachodnich zgłaszało się coraz więcej państw opowiadających się za walką z Niemcami. W lipcu 1943 roku wojska niemieckie rozpoczęły nową ofensywę na wschodzie, która jednak szybko załamała się. Armia Czerwona rozpoczęła kontrnatarcie, które sukcesywnie przesuwało siły niemieckie na zachód. Sukcesy radzieckie skłoniły Stalina do zmiany ustaleń dotyczących Polski. W czerwcu 1943 roku odbył się w Moskwie pierwszy zjazd Związku Patriotów Polskich. Na czele związku stanęli Wanda Wasilewska, Andrzej Witos, Zygmunt Berling i Włodzimierz Sokorski. Deklaracja programowa głosiła organizowanie walki Polaków u boku Armii Czerwonej. Zapowiadano sprawiedliwą granicę na wschodzie oraz piastowską granicę na zachodzie, suwerenne prawa i ustrój parlamentarno-demokratyczny. Podstawą polityki zagranicznej miała być przyjaźń i sojusz z ZSRR. W maju 1943 roku rząd ZSRR zgodził się na stworzenie pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Dowódcą tej dywizji został pułkownik Zygmunt Berling. Do ośrodka w Sielcach, w których tworzono nowe wojsko, napływały masy ochotników polskich, którzy widzieli jedyną możliwość ocalenia. Ponieważ większość oficerów została wymordowana w 1940 roku, a reszta wywędrowała z armią Andersa, trzon dowództwa nowej armii stanowili dowódcy radzieccy. Tymczasem na zachodzie zerwanie przez Moskwę stosunków z rządem RP zaostrzyło rozbieżności pomiędzy politykami polskimi na emigracji. Generała Sikorskiego obwiniano o ustępliwość wobec Kremla. Sytuacja zmieniła się 4 lipca 1943 roku, kiedy to samolot przewożący polskiego premiera rozbił się w katastrofie niedaleko Gibraltaru. Prezydent Raczkiewicz mianował nowego naczelnego wodza w osobie generała Kazimierza Sostkowskiego, a nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk. Po wysłuchaniu tego edukastu powinieneś wiedzieć, kiedy zerwano stosunki dyplomatyczne ZSRR z Polską i jakie przyniosło to skutki dla przyszłego państwa polskiego. Zastanów się również, kiedy powstał Związek Patriotów Polskich i komu podlegał. Odpowiedz na pytanie, kiedy powstała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki, a także kto był jej dowódcą. Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.